is the life I lead in this city, hurrying to cut my teeth. I can take what I need to get by, it doesn't make it easy. The other piece of my heart moves slow, somewhere in the great unknown. When I return from the afterglow. Jest już nowy dzień, jesteśmy w trasie. Jedziemy do Al-Jazur. Jedziemy tam po to, żeby spotkać się z bardzo ciekawą osobą, z kimś wyjątkowym. Nie wiem, czy już stracimy, czy może dopiero za chwilę pokażemy, kto to będzie. Myślę, że wielu z Was zna tę osobę. Na pewno panowie go kojarzą. Dobra, ale zobaczcie za chwilę, kto to będzie. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Wait, hold on. Put me together. Take me back where I belong. I want it all. I had a feeling, but the feeling is all gone. Cześć. Cześć, cześć. Dobrze, tak jak wspominałam, dzisiaj spotkamy się z wyjątkową osobą. Na pewno część z Was kojarzy Zachara, a ci, którzy nie kojarzą, to krótko powiem, że Zachar jest dziennikarzem motoryzacyjnym, możecie go kojarzyć z telewizji, albo możecie kojarzyć go z jego kanału, który nazywa się Zachar Off. Bardzo cześć. Nam miło się spotkać. Mi również bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie. Witam wszystkich widzów. I cóż, cieszę się, że się spotykamy w takich okolicznościach. Muszę powiedzieć, że my wiedzieliśmy już od jakiegoś czasu, że ty tu jesteś, bo właśnie mieliśmy kilku widzów, którzy cię obserwują i nam właśnie podpowiadali, spotkajcie się z Zacharem. Także troszkę nam to zajęło, ale w końcu się udało. Udało się. Jesteśmy dzisiaj krótko, ale zadam ci właśnie przede wszystkim pytanie, dla mnie najważniejsze, bo spotykamy się w Portugalii, Zachar mieszka teraz w Portugalii, więc dlaczego Portugalia? Może mieszka w Portugalii, to tak za daleko. Spędzam tu zimy podobnie tak jak wy, więc robię to już od kilku lat na dobrą sprawę. Mamy swoje ulubione, ukochane miejsce tutaj na zachodzie Algarve. I kiedyś przyjeżdżaliśmy tu na parę tygodni na zimę, potem na miesiąc, potem się zdarzyły dwa miesiące. No a w chwili, kiedy przyszła ta zawierucha z COVID-em, okazało się, że właściwie to powrót jest utrudniony, łamany przez niemożliwy, więc z zimowego pobytu zrobił mi się pobyt na kilka miesięcy. I spodobało mi się i w tym roku robimy znowu takie posiedzenie dłuższe tu w Portugalii. Oczywiście też próbowaliśmy, podobnie jak wy, wasza historia też wiedzie przez wiele krajów. My też byliśmy w Hiszpanii, też nie kamperem, tylko zwiedzając różne miejsca, szukając czegoś właśnie na południe. I podobnie jak wy, również odnaleźliśmy się najlepiej właśnie tutaj na południu Portugalii, przy czym to zachodnie wybrzeże nas przyciągało jednak najmocniej z uwagi na to, że jest dzikie. Nie ma tu hoteli, nie ma tu infrastruktury, nie ma tu autostrad i to wszystko to jest naprawdę duża zaleta. Super. A korzystając z swojego doświadczenia, bo widziałeś wiele kamperów, dużo kamperów też prowadziłeś, kampera. Miałeś swojego kampera. Gdybyś mógł powiedzieć naszym widzom, co dla ciebie jest jakby najważniejsze przy wyborze kampera, albo jaki typ kampera tobie się najbardziej podoba? Ja jestem za półintegrą, będę takim lokalnym patriotą z uwagi na to, że takie auto też miałem i absolutnie się nie rozczarowałem, taki kamper mi się sprawdził. Full integra moim zdaniem wygląda rewelacyjnie, ale wielokrotnie podnoszone były kwestie bezpieczeństwa i to jest nie do pominięcia. Ale nigdy nie miałem okazji podróżować tak jak wy w kamperwanie. Więc ciężko mi się odnieść do tego, chociaż jeździłem Kalifornią. Powiedzmy, że to nie jest jeszcze camper van taki jaki macie wy, ale czy też Grand Kalifornię. No i z racji być może na moje wymiary, takie a nie inne, tutaj dla mnie jednak ten krok do przodu, jeśli chodzi o przestrzeń, czyli pół integra, była tym najlepszym rozwiązaniem. Super. Ja od razu powiem, że jeśli jesteście zainteresowani, może
możecie właśnie na kanale Zacharow zobaczyć różne kampery, różne porównania, jak to wygląda w środku, jak właśnie z kwestią bezpieczeństwa. Ale jeszcze na koniec zadam Ci pytanie, jaki kraj najbardziej Ci się podoba właśnie pod względem podróży kamperem? Najmniej mi się podoba zawsze Francja, od razu powiem. Francja to jest po prostu wrzut europejski, jeśli chodzi o wszystko. Tam ja przed chwilą nagrywałem akurat do siebie również poradnik i powiedziałem, że Francja to jest miejsce, gdzie nie tylko ślimaki nie mogą się czuć bezpiecznie. Tam naprawdę lepiej nie nocować, jeśli można. Ja zawsze jadąc tutaj nocuję przy granicy francuskiej, ale po stronie niemieckiej, a następnie przy granicy francuskiej, ale po stronie hiszpańskiej, bo Francja nie. Poza tym najdroższe autostrady, dodatkowo podwójnie opłaty są naliczane za kampery, więc no to jest dramat. Mnóstwo radarów. Natomiast no, najlepsze miejsce, jesteśmy w Portugalii, spędzamy tutaj już któryś rok, więc tutaj ponownie wypada być lokalnym patriotą i powiedzieć, że to właśnie Portugalia, chociaż, żeby być uczciwym, też powiem, że z punktu widzenia kamperowego nie poznałem Europy tak dobrze jak wy, bo jednak te moje podróże kamperem to były albo krótkie wypady typu Włochy, gdzie byliśmy relatywnie krótko też, albo jak już na całego, na 2 miesiące, ale to była Portugalia, więc nie mam aż takiego porównania z punktu widzenia właściciela kampera. Tak. Super. Dziękujemy bardzo za spotkanie. Proszę bardzo, dziękuję również za zaproszenie. Zanim się pożegnamy, to zapraszamy Was na kanał Zachara, bo tam będzie też odcinek na temat pracy zdalnej w Portugalii, na przykład przez zimę. Możecie sobie, jeżeli to już będzie wyemitowane, to link będzie pod spodem, a jeżeli nie, to odwiedźcie kanał Zacharow. I... Na pewno niedługo będzie tak. W takim razie. Super. Dziękujemy. Bardzo dziękuję. I do zobaczenia w kolejną zimę w takim razie. Na pewno. Tutaj na w Portugalii. Miejscówka będzie ta sama. Tak, super. Przywieziemy majonez. Super. Dzięki. Zatrzymaliśmy się teraz w takim miejscu, gdzie jest korek i kiedyś Wam obiecałem, że Wam pokażę, jak wygląda plantacja, może nie plantacja, ale jak zbiór korka, bo Portugalia jest największym producentem korka do wina, więc jeżeli pijecie wino i jest tam korek po prostu z korka, nie plastikowy, tylko taki korkowy, to na 90% jest on z Portugalii. Tutaj drzewa korkowe są pod ochroną. Ogólnie można wycinać prawie wszystkie drzewa, ale korkowych w ogóle nie można wycinać. Są pod ścisłą ochroną. Można co 10 lat chyba zebrać tam do jakiejś tam wysokości tą korę, z którą później się składuje na takich właśnie stosach i potem przerabia na korek do wina, albo na torebki, albo na przeróżne rzeczy się robi teraz z korka. Także zobaczcie, jak to wygląda. Korek jak z wina. Zobaczcie. To jest normalnie jak w korku z wina. Ha, jaka struktura.
kolejny dzień naszego pożegnania. Jesteśmy w okolicy miasta Lagos, na farmie, na takim gospodarstwie u Karoliny i Maxa. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj. Coś jestem za wysoko. O. O, teraz lepiej. Przyjechaliśmy tutaj wczoraj, żeby nagrać awantura Pawła i Kasi, którzy żyją sobie w tamtym pięknym Mercedesie Sprinterze i od 2 lat podróżują po Włoszech, po Portugalii, po Polsce. Będziecie mogli ich poznać bliżej za kilka dni, za kilka tygodni na naszym kanale pojawi się awantur. Co było wczoraj ciekawe, bo oczywiście się zintegrowaliśmy z mieszkańcami tutaj tej farmy. Oni mają piec do pizzy. Paweł jest specjalistą od pieczenia pizzy i słuchajcie, zrobił nam 26 pizz. 26 pizz wczoraj. Po prostu przez cały wieczór przychodziły pizze. Później jak już skończyliśmy imprezkę, to żeby się ciasto nie zepsuło, to jeszcze 10 pizz zrobili nam na wynos. W sensie do kamperów sobie wszyscy pozabierali, bo właściciele tego obiektu, mimo że mają tutaj bardzo dużą działkę, to mieszkają w kamperze. Oni znają van life, zanim van life zostało to słowo w ogóle wymyślone. Przez wiele lat, chyba 10 lat temu, przenieśli się do kampera i podróżowali po świecie w zasadzie tym kamperem. Teraz mają tego kampera tutaj w Portugalii zostawionego. Oprócz tego mają ten dom, z tym, że w tym domu nie mieszkają. Mówili, że przez rok mieszkali w domu, ale źle się czuli po prostu w takim betonowym domu i mieszkają w kamperze, który jest za domem. To miejsce jest piękne, można sobie tutaj przyjechać na wakacje, wynająć taki tiny house. Mają takie domki, mają tipi, miejsce do pieczenia pizzy, ognisko i tak dalej. Także wspaniali ludzie i wspaniałe miejsce. Zostawimy Wam link do ich strony internetowej pod spodem. Gdyby ktoś był tu w przyszłości, to można podjechać. Paweł i Kasia są tutaj na work away, czyli pracują. Pomagają im na tym gospodarstwie, w zamian za to mogą sobie tutaj po prostu mieszkać. Fajna sprawa. Max, który jest gospodarzem, tutaj właścicielem, on jest też mechanikiem i zna się na samochodach. No i od słowa do słowa powiedziałem mu, że nasz samochód, jak jest zimno, to nie lubi odpalać. Po prostu kręci i nic. I za trzecim razem wypuszcza ogromną, taką wielką, białą chmurę dymu. No i startuje. No i tak się pożaliłem mu, mówię, że takie dziwne to jest, no ale ostatnio jest dosyć ciepło, więc już jest całkiem dobrze. No i on tak popatrzył na nas i mówi, wiecie, to nie jedźcie do tej Polski, bo macie ze świecami problem, trzeba po prostu wymienić świece, bo one są, no nie wiem, zepsute, jakby nie było. I jeżeli pojedziemy do krajów, chociażby do Niemiec albo do Francji, gdzie są minusowe temperatury teraz i wyłączymy samochód, no to rano jak się obudzimy, to już go nie odpalimy, bo świece sobie nie dadzą rady, bo skoro tutaj na plus 5 sobie nie dają rady, no to tam na minus 15 to w ogóle nie dadzą sobie rady. Więc jeszcze nas czeka wizyta u mechanika, więc nasz dzisiejszy wyjazd do Polski raczej się przeciągnie. Raczej, no nie wiem, no na 100% będziemy musieli zrobić te świece, więc planować to można sobie w tych czasach, ale to nie ma najmniejszego sensu, że cokolwiek planować, więc no nic, będzie przygoda. Więc ten odcinek prawdopodobnie się przedłuży na jeszcze kilka innych odcinków. W sensie odcinek pożegnalny i powrotny do Polski to będzie zamiast jednego, to będzie chyba z 5, bo znając życie jeszcze nas po drodze wiele rzeczy zaskoczy. Ale na pewno będę tęsknił za tą cudowną pogodą. To jest nasze dzisiejsze śniadanko. Przepyszna pizzurka, a tam gdzieś powinien być sok, który wczoraj wyciskałem. O, popatrzcie, jak się oddzieliło, woda. A nie dodawałem wody. To jest taka woda. Woda z pomarańczy. Więc wymieszamy. Kiedyś pracowałem w Londynie w takiej kawiarni u takich Turków, ale tylko kilka dni. I tam w poniedziałek poprosili mnie, żebym wycisnął świeży sok z pomarańczy. No i klienci potem go mogli sobie kupić. Problem był taki, że oni wyciskali tylko ten sok w poniedziałek. I przez cały tydzień ten sok, ten kto się nie sprzedał w poniedziałek, no to był sprzedany we wtorek, albo w środę, albo w czwartek, i w piątek. I codziennie musiałem rano, jak przychodziłem, bo tam 5 dni tylko pracowałem, to musiałem po prostu przemieszać ten sok, żeby wyglądał na świeżo wyciskany. No ściema była, ale na szczęście tam długo nie pracowałem, więc... No, więc nie musiałem tego długo robić. Dobra, zabieram się do jedzenia, bo to jest pięknie pachnie.
czy widzicie, ale to Kasia medytuje. Wcześniej ćwiczyła jogę, teraz sobie medytuje. A to nasz van. Pizza na śniadanie to jest życie. Uwielbiam. Ile wczoraj było pizzy? O, 25 w sumie. 25 albo 6. Ja zjadłam no z 10, tak, znaczy w sensie no nie całych, ale brałam na pewno z 10-15. No i jeszcze zostało na śniadanie, także. Jezus. Także ja jestem w niebie, trafiłam, dojechałam do końca mojej podróży, tam gdzie serwują pizzę. Nielimitowana pizza, po prostu pizza night było wczoraj. Dacie znać, czy wam się zdarzyło jeść pizzę na śniadanie, czy znacie to wspaniałe uczucie. Jeszcze wam pokażę tutaj, co mają tego gospodarze. Mają tutaj schowaną w krzakach, z pięknym widokiem, wannę. I normalnie można sobie tutaj nalać ciepłej wody, zapalić świeczuszkę, nalać jakiegoś płynu zapachowego, a może i nie, nie wiem, jak to lubi, i no, wypoczywać. To wszystko jest zasilane tutaj, mają taki piec i to jest podobno bardzo stary piec. Kiedyś w portugalskich łazienkach były takie piece i to no, podgrzewało wodę. To jest taki, nie wiem, boiler. Jeżeli ktoś wie, co jest, jak to działa, to niech nam napisze. Bo mi się wydaje, że tam w środku jest taka spirala, która tu się puszcza wodę zimną. Ta spirala po prostu się tam kręci, no i tędy wychodzi ciepła woda. No a tu jak jest płomień, no to tam tą spiralę metalową podgrzewa, a może to jest boiler, no do końca nie wiemy. Ale z tego co wiem, to ta część to jest tradycyjny portugalski piec łazienkowy, który ogrzewał łazienkę i ogrzewał wodę jednocześnie. Także takie to jest nasze marzenie w przyszłości, żeby mieć właśnie taki boiler, a wannę, no i widok, o, drzewko oliwkowe. Z oliwek, ale jest najpiękny widoczek. Pierwszy przystanek na dzisiejszej trasie w stronę Hiszpanii. Przyjechaliśmy do Marty. Martę poznaliśmy parę miesięcy temu. Marta mieszka tu w Portugalii, w Algarve, i zaprosiła Kasię do udziału w podcaście. Korzystając z okazji, chciałbym wam pokazać cytryny, które u Marty w ogrodzie rosną w taki cudowny, okazały sposób. Ogromne, ogromniaste cytryny. Patrzcie, nie jestem w stanie nawet objąć ręką tej cytryny. Urwę sobie za chwilę jedną i zabiorę do wana, bo nam się skończyły cytrynki. A te są na pewno zdrowe, niepryskane. No, to jest nasz gospodarz. Cześć. Cześć. Jest to ja wam tak przedstawię? Mnie tak zaskoczyłeś. No, jedziemy. Dobra, to jest Marta. Z Martą będziemy zaraz rozmawiać. Marta będzie mnie przepytywać o podróżach do podcastu Wilczy Bilet, tak? Projekt Wilczy Bilet, tak. Znaczy ja nie będę przepytywać, tak, ja liczę, że to będzie rozmowa, wiesz? No, zobaczymy. Nie, no na pewno będzie fajnie. Gdzie to będzie można posłuchać? Myślę, że za 2 tygodnie. Muszę to sobie złożyć, wiadomo. Czas to trochę zajmuje, ale tak, 2 tygodnie i... Pojawi się na Spotify'u, na YouTubie, wszystkie te pod odcinki są i poprzednie odcinki też są. W opisie, jak zwykle w opisie znajdziecie wszystkie detale, wszystkie szczegóły. Dobra, to was zostawiam. Papa, miłego gadania. Cytryny mam ze sobą. Cudownie pachną. Idę do środka, idę popracować, zobaczyć, co tam się dzieje w internecie. No i tyle, będę czekała, aż dziewczyny skończą. Dojechaliśmy do Tawiry, zaparkowaliśmy samochód na jakimś osiedlu pomiędzy jakimiś ekskluzywnymi willami. I idziemy teraz popracować sobie na laptopie, korzystając z okazji, że mamy jeszcze internet, bo w Hiszpanii już nie będziemy mieć internetu. Więc chcemy powysyłać wszystkie pliki i wszystko to, co musimy
jeszcze z internetu portugalskiego. Kontynuacja tego odcinka, w sensie naszej podróży, będzie za chwileczkę. Także ja się z Wami teraz żegnam. Do zobaczenia za chwilę. To nasze ostatnie chwile w Portugalii. Zaraz przekroczymy granicę i znajdziemy się nie gdzie indziej. Nie ma innej możliwości. Znajdziemy się w Hiszpanii. Także ze smutkiem spoglądamy na zewnątrz. I z radością przed siebie. Kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Pożegnanie z Portugalią, naszego pięknego, cudownego pobytu tutaj. My tu jeszcze wrócimy na pewno. Na chwilę obecną lecimy do Polski, będziemy kręcić vloga, będziemy budować nowego kampera, także jeżeli chcecie śledzić nasze przygody, to zostawcie subskrypcję, naciśnijcie przycisk subskrybuj, dajcie łapkę w górę, jeżeli Wam się podobał ten odcinek. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do nas związane z Portugalią, z naszą drogą albo z czymkolwiek, to piszcie w komentarzach. Odpowiadamy na prawie wszystkie komentarze, także śmiało możecie pisać. I tyle, życzymy Wam udanego reszty dnia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye.